STS. Wspieramy polski sport. Cześć Paweł, gratulacje przede wszystkim. Chyba zadowolony jesteś. No tak, zdecydowanie. Udało mi się zdobyć moje pierwsze punkty, więc jak tu się nie cieszyć. Właśnie, to co? Znaczy, że ta forma przed mistrzostwami świata rośnie rzeczywiście? Nie, no czy forma, nie wiem. No na pewno ten pierwszy skok był taki jeden z najlepszych, taka moja bomba. No i z tego jestem zadowolony. Teraz trzeba wszystko zrobić, żeby takie bomby były w Lahti. Właśnie, trener Maciusiak od zawsze, od kilku miesięcy właśnie powtarza, że ty potrafisz odpalić takie bomby. Jeżeli to będą dwa takie dobre skoki, to stać się naprawdę na fajny wynik. Tutaj było blisko dobrego, naprawdę jeszcze lepszego wyniku. No tak, było blisko. W tym drugim coś zabrakło. Miałem takie wrażenie, że za bardzo mi rozwaliło fałkę nad bólą i gdzieś ta wysokość się wytraciła, ale tak czy siak jestem zadowolony z obydwu skoków. Zawsze mogło być lepiej, ale cieszę się z tego, co jest. No i cóż, no, trzeba ustabilizować tą formę, żeby te bomby zdarzały się częściej. A bo to jest taka nagroda za te wszystkie lata, no bo wiadomo, dużo mówiłeś o upadkach, dużo było trudnych chwil. Były chwile zwątpienia, że żeby te skoki rzucić, no bo to kurczę niebezpieczna zabawa? Na pewno gdzieś tam w głowie się pojawiały te chwile zwątpienia, ale właśnie takie konkursy jak dziś uświadamiałem mi, że chcę skakać na narta i chcę być jak najlepszy. Pojawiły się informacje o tym, że masz mieć sponsora, to akurat dobry moment. W dobry moment się wstrzeliłeś. No też mnie tam doszły jakieś słuchy, aczkolwiek już wcześniej były takie słuchy, póki nic nie podpiszę, to nie chcę nic mówić, więc spokojnie, na razie tylko skaczę. Co ci zadowoli w Lahti? Cóż, na pewno medal, ale no jeżeli skoczę takie dobre skoki, jak właśnie ten w pierwszej serii, nawet jak tego medalu nie będzie, no to z jednej strony będę zadowolony, że mogłem się sprawdzić w tej najlepszej dyspozycji z juniorami. Z drugiej strony będę na pewno zdenerwowany, że gdzieś tam te moje najlepsze skoki są niewystarczające i dużo pracy przede mną. Więc na pewno będę chciał powalczyć o ten medal. No ale Lahti to nie koniec zimy przynajmniej, potem dwa miesiące jeszcze prawie. No tak, no później wracamy, lecimy do Iron Mountain, do Ameryki, no i trzeba walczyć w Pucharze Kontynentalu o jak najlepsze miejsca. Nikt nie powiedział, że nie można wywalczyć kwoty i jeszcze gdzieś tam na Puchar Świata się dostać, tak? Aczkolwiek wiadomo, jest jeszcze Olek, który dysponuje dużo lepszą formą ode mnie. Dzisiaj coś mu zabrakło, ale no, na pewno będziemy walczyć. Dziwny dzisiaj konkurs w ogóle. Wielu faworytów gdzieś tam pod koniec, albo tak jak Kamil, nie weszło do drugiej serii. Troszkę ci zawodnicy z przodu i gdzieś znaleźli się wysoko. Co tutaj, jakieś warunki zagrały też przy okazji? Szczerze nie mam pojęcia, bo wydaje się, że wiadunki są stabilne, że nie wieje, ale no faktycznie gdzieś ci najlepsi nawet mieli problemy. Poza tym ja zdobyłem punkty, to już w ogóle dziwnie. Więc nie wiem, no ale taki jest właśnie sport, takie są skoki. Często właśnie warunki decydują o tym, to jakie pozycje zajmuje. Pierwsze punkty, pierwsze pieniądze też zarobione w Pucharze Świata. Przeznaczysz je na coś specjalnego? Na razie nie mam na co, na razie będę oszczędzał.